Dzień dobry raz jeszcze. Poprzednim razem, w poprzednim filmie obiecałem, że będziemy się spotykać w Kapitanowie przy okazji historii. No, tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie lepszego poligonu, na którym pracuję zresztą ponad 20 lat, w związku z tym, się będę z Państwem dzielił. Zacznę od tej ogólnej historii, jaką jest donżon. Brzmi bardzo dla jednych dość zwyczajnie, dla drugich enigmatycznie. Natomiast w rzeczywistości to bardzo niedobrze, że niestety po 20 latach spotykania się z ludźmi u nas na zamku wiem, że stwarza to problemy. Albo ktoś wie, co to jest donżon, albo myli donżon z Bergfriedem, stołpem albo słupem, czyli wieżą ostatecznej obrony. Po niemiecku oczywiście Bergfried, te dwie inne nazwy to już takie nasze słowiańskie. I teraz proszę zapamiętać, to jest najważniejsze, jeżeli się nie zapamięta wszystkiego, to chociaż to warto pamiętać. Donżon to jest wieża mieszkalno-obronna. Mieszkalno-obronna. To znaczy, że tam się mieszkało, w wieży ostatecznej obrony się nie mieszkało. Nie mieszkało się nigdy. Mieszkało się, że tak powiem, w przymusie, w sytuacji, kiedy musieliśmy tam uciekać, ponieważ znakomita większość zamku już nie istniała, była w rękach przeciwnika. Uciekaliśmy tam, broniąc się i modląc, żeby ktoś przyszedł do nas z ratunkiem. Natomiast donżon to jest ogromna wieża, można powiedzieć, że rycerska. Mieszkali tam oczywiście i królowie, i książęta, natomiast ogólnie dla uproszczenia. Ogromna w gabarycie wieża rycerska typu mieszkalno-obronnego, która w niektórych zamkach potrafiła być na dziedzińcu zamkowym i wtedy była domem pańskim, czyli no właśnie, to był jedyny główny budynek mieszkalny. Zaraz do tego przejdę i opowiem, jakie były funkcje poszczególnych kondygnacji. Ale bywały zamki, że był donżon i obok wieża ostatecznej obrony. A były też zamki, gdzie był dom zamkowy jakiejś wielkości, gdzie była aula bardzo często. Do tego jeszcze donżon, a do tego jeszcze wieża ostatecznej obrony. Ale co jest najważniejsze? Donżon jest wieżą mieszkalną. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale zamek miał jedną jedyną funkcję. Jedną jedyną. Czyli obronną. To, że tam mieszkano i była administracyjna funkcja, jakaś reprezentacja oczywiście, to oczywiste. Natomiast wszystko było podporządkowane jednej tylko sferze, czyli obronności. Dlatego czy donżon, czy dom zamkowy miały prawie zawsze dwa wejścia. Dolne i górne. Żeby Państwu uzmysłowić, gdzie siedzę, za moimi plecami jest właśnie druga co do wielkości wieża rycerska w Polsce. Nasz potężny donżon, cudownie zachowany, no właśnie jest donżonem. Także nasz zamek nawet pod tym względem jest bardzo wyjątkowy. I teraz dwa wejścia dlaczego? Ponieważ z poziomu ziemi niskie wejście wiadomo, że łatwe jest do zdobycia. No, tam operowanie taranem sprawia mniejsze problemy. Bardzo szybko wtargną do środka. I teraz po to, żeby nie mogli się napastnicy dostać do wyżej położonych kondygnacji, a tam znajdowali się już kobiety, dzieci, chorzy, starcy, ranni, no to musieliśmy im to albo uniemożliwić, albo utrudnić, prawda? W jaki sposób? Bardzo prosty. Były dwa wejścia, dolne i górne. A pomiędzy parterem a pierwszą kondygnacją mieszkalną zawsze było sklepienie. Murowane, krótko mówiąc, niepalne, trudne do zniszczenia, do usunięcia. Gdyby tam był drewniany strop, no jak wiemy, drewno prędzej czy później, raczej prędzej łatwo jest zapalić. I teraz polega to na tym, że wojownicy, nieważne jakiej byli klasy, musieli mieć umysł spokojny. Chodziło o to, żeby bliscy byli zabezpieczeni, a on wtedy dopiero mógł zająć się
No właśnie, przeciwnikiem, walką. No. Trudno sobie wyobrazić, nawet na ulicy, kiedy musimy, mamy pięciu przeciwników i mamy żony z dziećmi i wszyscy są atakowani przez tych przeciwników. No i ciekaw jestem, co byśmy zrobili. Koszmarna sytuacja, nie chcę tego sobie nawet wyobrażać. Skończy się katastrofą, skończy się tragedią, na pewno. Oni to przerabiali, a ponieważ średniowiecze było przyczynowo-skutkowe, oni wyciągali wnioski. W związku z tym zaczęli robić to, o czym mówiłem wcześniej. Oczywiście reguła jest taka, czy były wyjątki? Zawsze były. Nawet w Polsce mamy takie dwa znaczące wyjątki, czyli naszą wspaniałą wieżę w Siedlencinie i oczywiście w Świnach Dążon. Również ma jedno wejście, ale tam całe wnętrze było z drewna i to zupełnie inna historia. I teraz, żeby wszyscy zrozumieli, na czym polega ta mieszkalność dążonu, tej wielkiej wieży. Nasz dążon około 1310-15 zaistniał, a cała reszta tego naszego dość dużego zamku wcale jeszcze nie istniała. Niektóre elementy, które dzisiaj są murowane, były drewniane. Natomiast jedyne elementy, jakie były murowane na początku XIV wieku, to był dążon, no i zapewne kuchnia, którą zresztą mamy pięknie zachowaną. I teraz tak. Nasza wieża. Wyobraźmy sobie, że reszty zamku nie ma. Mamy parter. Pod parterem mamy piwnice, pod piwnicami mamy drogi ewakuacyjne, powyżej parteru mamy pierwsze piętro dla kobiet, drugie dla rycerzy i bardzo wysokie piętra strychów. No właśnie. I zaczyna się. Dlaczego? Na strychy nikt nigdy nie zwracał uwagi, a to jest bardzo, bardzo ważne. Po kolei. Parter jest gospodarczy, czyli niemieszkalny, czasami tam faktycznie przemieszkiwała służba, na pewno kapitan straży ówczesnej też tam sobie mieszkał. Zresztą w naszym przypadku mamy to udokumentowane, że tak musiało być. Zachowały się sedilia, cudowne zupełnie. Jak już wiemy, parter sąsiadował z piwnicami. Z parteru prawie zawsze było wejście wewnętrzne do poziomu piwnic. Piwnice to chłód, bo tam przechowywano żywność, która wymagała chłodu, ale jeszcze coś. Bardzo często w piwnicach znajdowała się studnia. Jak mielibyśmy się bronić w zamkniętej, określonej przestrzeni bez dostępu do wody? No właśnie. Prawda? Niemożliwe. Krótko mówiąc, te studnie były powszechne, mimo że oczywiście były czasami i cysterny, gdzie donoszono wodę, robiono magazyny, ale wiemy, jak zachowuje się woda stojąca. Ona bardzo szybko przestaje się nadawać do użytku takiego dla ludzi, czy nawet dla zwierząt. Koń by tego nie tknął. Krótko mówiąc, świeża woda bardzo jest tutaj, no nie powiem, że przydatna, raczej niezbędna. Pod piwnicami mamy co? No właśnie. Kolejna rzecz, o której no, większość i przewodników, i ludzi, którzy zajmują się branżą, nie zwracają to uwagi, ponieważ nie zostały odkryte i nie zostały udrożnione, odkopane. Droga ewakuacyjna, czyli te wszelkiej maści poterny, które służyły dwóm celom. Ucieczkom, takie nazywano jeszcze do XIX wieku, ale też były wycieczki. I te wycieczki nie miały nic wspólnego ze krajoznawstwem. Chodziło o, no właśnie, nie tyle przetrzebienie przeciwnika, który nas oblegał już od jakiegoś czasu, co radykalne zmniejszenie jego morale. W momencie, kiedy my tutaj już no, po kilku dniach niespania nie jesteśmy w stanie praktycznie myśleć racjonalnie, tam oni się podzielili, część jest ich wielokrotnie więcej, część nas gnębi, nęka na okrągło i w nocą również, a część odpoczywa. Albo coś zrobimy, albo po prostu nie damy rady. I oni to wszystko rozumieli, w związku z tym bardzo rzadko musiały się zdarzać obiekty, gdzie nie było jeszcze, bądź nie zdążono jeszcze zrobić drogi ewakuacyjnej tej poterny, która no właśnie ratowała życie i czasami nie tylko poprzez ucieczkę. Pierwsze piętro tutaj z pewnością było dla kobiet, nie podlega to dyskusjom, to są wyniki znalezisk, natomiast najczęściej, przeważnie
kobiety mieszkały niżej niż mężczyźni. Niżej niż mężczyźni dlaczego? Dlatego, że... No właśnie, z dwóch względów. Znowu. Nie wiem, dlaczego dzisiaj wszystko po dwa, ale jakoś tak wychodzi. Może ten dualizm, w którym żyjemy. Bardzo, bardzo dbano o kobiety, bardzo szanowano kobiety w średniowieczu. Naprawdę musimy troszkę zweryfikować naszą wiedzę i poczytać tylko obiektywnie, zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało. Sięgnąć do bardzo starych źródeł, nagle się okaże, że kobiety miały zupełnie inną pozycję i tak naprawdę były troszkę innej niż mamy to w naszych wyobrażeniach. Schody wewnętrzne były drewniane. Co to oznacza? Drabiniaste, niewygodne, no i mówiąc delikatnie niebezpieczne. Czyli długie suknie, chodząc, a jeszcze schodząc po tych stopniach, nie daj Boże, gdybyż ta dama sobie przydepnęła taką suknię. No to jest katastrofalna sytuacja zupełnie. W związku z tym raczej kobiety były poniżej. Natomiast panowie z wyższych kondygnacji mieli lepszy prospekt na okolice, w związku z tym funkcja obronna, a obserwacja, jak wiemy, jest bardzo istotna, w związku z tym prowadzenie ostrzału z góry również jest bardziej skuteczne. Jeżeli ktoś tego próbował, to będzie wiedział, że bardzo łatwo się trafia z góry. Odwrotnie? No właśnie jest. Dokładnie odwrotnie. Kolejna sytuacja. Dlaczego dążony, dlaczego budynki zamkowe miały takie strasznie wysokie, strome, dwu, najczęściej trzypiętrowe strychy? No właśnie, magazyny. Cóż byśmy jedli, gdybyśmy zboże, które udało nam się zebrać, gromadzili na parterze, w części gospodarczej? No właśnie. Bardzo szybko nie mielibyśmy już co jeść. No i konie. Średniowiecze, proszę sobie zdać sprawę, że stało na koniach. Tak jak dzisiaj bez samochodu, zwłaszcza mieszkając gdzieś na odludziu, nie damy sobie rady za bardzo. Przynajmniej będzie to bardzo trudne. Tak samo było kiedyś. Bez koni wszystko konie robiły. Konie ściągały drewno z lasów, konie orały, konie były w kieracie. Konie jako wierzchowiec, czyli trakcja, no i rumak, czyli koń bojowy. Tak? I to były bardzo różne konie. Jedne kosztowały trochę, a drugie kosztowały absolutny majątek. Nie możemy ich karmić byle czym, ponieważ koń, który zostanie nakarmiony, zresztą najczęściej nie tknie, z butwiałym sianem, nie przeżyje tego. Oni to wiedzieli, więc oczywistą kwestią było to, że magazyny były ważne. Oczywiście za fosą mieliśmy podzamcze i tam również był magazyn, no ale właśnie. On w pierwszej kolejności ulegał albo zniszczeniu, przez nas samych czasami, żeby nie wpadł niepowołane ręce, albo, no cóż, zdobywali go nieprzyjaciele, kiedy nie zdążyliśmy tego zrobić. Jak widzicie Państwo, dążon jest na wskroś mieszkalną budowlą. Wszyscy tu mieszkali. Oczywiście z czasem troszkę się to zmieniało i jakbym, nie mamy na to teraz czasu, ale gdybyśmy prześledzili od XI na przykład wieku, to wystarczyłoby. Poprzez poszczególne stulecia, jak się zmieniała rola, wygląd dążonów, no i też oczywiście dążony Europy Południowej, a nasze dążony Europy Środkowej, to jest zupełnie co innego. Tak naprawdę skromniejsze są nasze, zdecydowanie. Natomiast tu mieszkali na początku wszyscy. Później budynków przybywało i dążon oczywiście w związku z tym stawał się coraz mniej ważny. A od XVI wieku, jak wiemy, niemal wszystkie zamki średniowieczne w zestawieniu z artylerią niewiele już były warte. To też powstawały zamiast wież i baszt na murach, pojawiały się basteje, a później wszystko zbastionowano. Bo taka była kolej rzeczy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale o tym, o czym teraz wspominałem, bo oczywiście ja w tym momencie tylko rzucam tutaj pewne hasła. Jeżeli ktoś będzie bardzo zainteresowany tematem, w monografii, którą napisałem już ładnych parę lat temu, mamy oczywiście ujęcie dążonu, ale dążon w ujęciu monograficznym, czyli takim dość ogólnym. W drugiej książce, no już tutaj nie ma ogółów, to jest dokładnie coś odwrotnego, czyli od szczegółów do ogółów, czyli na dobrą sprawę wszystkie te smaczki, ciekawostki,
tu są najistotniejsze. No i jedna rzecz, o której będę jeszcze bardzo wielokrotnie wspominał, bardzo wielokrotnie, czyli historia kultury materialnej. To zrozumienie, o którym mówiłem w poprzednim filmie. Jeżeli nauczymy się tylko suchych danych, że to jest taki portal, to taki, owszem, to nam dużo rozjaśni, ale jeżeli nie będziemy rozumieli, dlaczego ten portal jest taki niski na przykład, albo dlaczego ma taki kształt, no to wiele nie zrozumiemy. I teraz w tej powieści, to jest taka ona jest dwutomowa, natomiast w tej powieści dowiemy się, jak wyglądało życie w 1350 roku przez cały tydzień, niejako asystujemy bohaterom na co dzień. Od rana do wieczora. Nic nie mogłem pominąć, ponieważ ich podglądamy. Gdzie się dzieje akcja? No właśnie w Donżonie. Bo w 1350 roku w Kapitanowie, powiem szczerze, prawie niczego więcej nie było. Więc wiwisekcyjnie możemy sprawdzić, jak żyło się w takiej wieży. Nie była to żadna krzywda, zdecydowanie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany książkami, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam będzie link i będzie łatwiej je zdobyć. Natomiast na koniec jedno zdanie. Jeszcze raz po to, żeby ugruntować wszystko. Mianowicie, donżon, czyli wieża mieszkalno-obronna, nie ma nic wspólnego z wieżą ostatecznej obrony. To jest najczęstszy błąd, który spotykam tutaj pośród ludzi, niestety czasami dość fachowych. Jedno jest mieszkalne, drugie tylko incydentalnie służyło do ratowania życia przez jakiś czas garstce obrońców, która jeszcze ocalała i była w stanie nadal prowadzić jakieś bierne akcje. To jest bardzo ważne. I tak znowu, krok po kroku zaczniemy rozumieć coraz więcej organizm, którym tak dużo ludzi się interesuje, czyli zamek, czyli znowu historia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.